Ja ten tytuł odbieram dosyć przewrotnie, bo wystawa jest wystawą przygotowaną przez Muzeum Fotografii w Krakowie. I jak sama nazwa muzeum wskazuje, kładło tamto muzeum nacisk na kadr jako ujęcie fotograficzne. Podeszli do tej wystawy jako jednego z pierwszych fotoreportaży wojennych. Ja mówię o przewrotności, dlatego że jako historyk ja to odbieram troszkę inaczej. Legionowe kadry, czyli ci, którzy stanowili przyszłą kadrę Wojska Polskiego. Ale wydaje mi się, że obojętnie jakbyśmy to słowo kadry odbierali, ono i tak będzie właściwe. Co jest ważne, to ta wystawa nie ma początku ani końca. Tu nie ma miejsca, gdzie ona się zaczyna, miejsca, w którym ona się kończy. Także uważam, że w którymkolwiek miejscu zaczęlibyśmy ją oglądać, w którymkolwiek miejscu byśmy ją skończyli oglądać, zawsze to będzie to właściwe miejsce. Nie popełnimy żadnego błędu, jeśli zaczniemy od lewej czy od prawej strony, od przodu czy też od tych zdjęć tylnych. Każde miejsce do jej obejrzenia jest dobre. Tutaj mamy fotografię generała Władysława Sikorskiego, późniejszego generała, wówczas podpułkownika, podpułkownika Janusza Itisa, Józefa Hachalera. Mamy fotografię księdza Józefa Panasia, który się w historii Przemyśla w 18 roku zapisał wyjątkowo chlubnymi zgłoskami. Także fotografie może są niewielkie, ale treść, którą one przekazują, jest wyjątkowo wielka. Pozorom to jest wystawa dla każdego, bo jej wsparciem, takim uzupełnieniem jest książka, którą również chcemy tutaj zaprezentować i zachęcić do zakupu. Oczywiście nie byliśmy w stanie wszystkiego na tej wystawie zamieścić z uwagi na to, że nie ma miejsca po prostu. Natomiast pewne rozwinięcia podpisów pod fotografiami, rozwinięcia pewnych biogramów, które tu się na wystawie znajdują, na pewno w tej książce się znajdą. Myślę, że również to jest wystawa dla tych, którzy się fotografią pasjonują, a nie są zawodowcami, żeby podpatrzeć, jak przeszło 100 lat temu patrzono na wojny, patrzono na ludzi w mundurach, bo my dzisiaj zapominamy o jednej rzeczy, zachwycamy się fotoreportażami, relacjami korespondentów wojennych, tylko nie mamy tej świadomości, że to nie jest wymóg, że to nie jest coś, co pojawiło się w ostatnich latach. To jest coś, co ma już ponad 100 lat. To jest fotoreportaż wojenny. Tutaj trzeba oddać hołd tym fotografom, którzy się na to zdecydowali, bo musimy pamiętać jednej rzeczy. Dzisiejszy aparat fotograficzny i aparat fotograficzny skrzynkowy sprzed 100 lat to są dwie różne epoki. Dzisiaj aparat można schować do kieszeni, wówczas ten fotograf musiał aparat, statyw i te szklane klisze nieść ze sobą, a to był ciężar, podejrzewam, równy, jeśli nie większy od tornistru żołnierskiego. Jest to coś, co należy przypomnieć i mało przypomnieć. To powinno być na tyle rozpropagowane, żeby na faktach tych oprzeć co najmniej kilka filmów, a może nawet jakiś serial, tak mi się wydaje, ponieważ to, czego oni tam dokonali, patrząc nawet po tych malutkich fotografiach, które są, nie są oryginałami, ale są reprintami, jeśli chodzi o wielkość, to ta barwność tego życia, która jest zupełnie inna od reportaży pokazywanych na zachodzie Europy dotyczących tych walk zachodnich, ona tak dużo mówi o nas, o Polakach, o tych stosunkach, które panowały pomiędzy społecznością a żołnierzami, pomiędzy samymi żołnierzami. Jest to jak gdyby kopalnia, z której można wyciągnąć raz, że takie społeczne, olbrzymie pokłady informacji, ale przede wszystkim to jest tak bogata informacja odnośnie tych wydarzeń wojskowych, że tam naprawdę jest kilka opowieści, które mogą przykryć najlepsze opowiadania amerykańskie o pierwszej czy drugiej wojnie światowej.